Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się specjalnymi przekaźnikami zabezpieczającymi sieć elektryczną przed przeciążeniami. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy F&D z Pabianic, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą dwa przekaźniki. PR615 oraz EPP619. Na ich przykładzie wyjaśnię Wam, czym są przekaźniki prądowe i priorytetowe oraz pokażę podstawowe funkcje omawianych urządzeń. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest przekaźnik prądowy, jak działa i po co tak właściwie się go stosuje. Jak się domyślacie, pojęcie przekaźnika prądowego jest dość proste, a możliwości jego zastosowania nieograniczone. Otóż przekaźnik prądowy służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodach mierzonych. Właściwym zadaniem przekaźnika prądowego jest przełączanie styków w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej ustawionych wartości progowych. To tyle z teorii. Przyjrzyjmy się teraz bohaterom dzisiejszego odcinka. Pierwszym z nich jest przekaźnik prądowy o oznaczeniu EPP619 i jest on przeznaczony do monitorowania wartości natężenia prądu pobieranego przez odbiorniki w mierzonym obwodzie. Jego wymiary odpowiadają szerokości jednego modułu, dzięki czemu bez problemu zmieści się w każdej rozdzielnicy. Montaż odbywa się standardowo przy wykorzystaniu szyny TH35. Przekaźnik posiada kanał przelotowy, przez który przeplatamy przewód obwodu mierzonego. Pamiętajcie, że prąd odbiornika może być większy niż 16 A. Ograniczeniem jest jedynie przekrój przewodu przewlekanego przez kanał przelotowy przekaźnika. Jak działa taki przekaźnik, powiedziałem Wam we wstępie, ale w tym wypadku nie zaszkodzi, żebym to powtórzył. Podanie zasilania przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem diody koloru zielonego. Próg wartości natężenia prądu, przy którym przekaźnik ma zadziałać, ustawiamy za pomocą potencjometru. Drugie pokrętło służy do ustawienia czasu opóźnienia zadziałania przekaźnika. Jeżeli wartość natężenia prądu przekroczy próg nastawy, zestyk normalnie rozwarty zostanie zamknięty w pozycji 11-12 z nastawionym opóźnieniem czasowym T, a zestyk normalnie zamknięty zostanie otwarty. Pozycja 11-10. Przekroczenie progu nastawy zasygnalizowane zostanie zaświeceniem się czerwonej diody. Wraz ze spadkiem wartości natężenia prądu poniżej nastawionego progu nastąpi automatyczne otwarcie styku normalnie otwartego. Pozycja 22-20. Do zacisku numer 3 podłączamy fazę L, napięcie 230 V AC. Natomiast do zacisku numer 1 podpinamy przewód neutralny N. Przewód obwodu mierzonego przeplatamy przez kanał przelotowy przekaźnika. W obwód mierzony, to jest przed zaciskiem 5, wpinamy w naszym przypadku termowentylator. Celem potwierdzenia zadziałania przekaźnika podpinamy diodę H do zacisku numer 12. Przy takim układzie jak na schemacie, przy przekroczeniu ustawionego progu wartości natężenia prądu, po upływie ustawionej zwłoki czasowej przekaźnika zaświeci się dioda H, sygnalizująca przekroczenie natężenia prądu. Drugim urządzeniem, które dziś omówimy, jest przekaźnik priorytetowy PR615. W tym wypadku również mamy do czynienia z przekaźnikiem kontrolującym wartości natężenia prądu w obwodzie mierzonym. Ten model potrzebuje tyle samo miejsca w rozdzielnicy, zajmuje szerokość jednego modułu i możemy go zamontować przy wykorzystaniu szyny TH35. Przekaźniki priorytetowe stosujemy, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy, mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Dzięki temu, że model PR615 jest przekaźnikiem priorytetowym, to w sytuacji, gdy próg wartości natężenia prądu zostanie przekroczony, odbiornik w torze priorytetowym pozostanie nadal zasilony, a odbiornik bądź odbiorniki w torze niepriorytetowym pozostaną odłączone do momentu spadku natężenia prądu w obwodzie priorytetowym. Obciążenie obwodu priorytetowego może być większe niż 16 A. Jest jedynie ograniczone, podobnie jak w poprzednim przypadku, przekrojem przewodu prądowego odbiornika przewleczonego przez kanał przelotowy przekaźnika. Dla obwodu niepriorytetowego obciążenie nie powinno przekraczać 16 A, jednak w przypadku, gdy to nastąpi, należy zastosować dodatkowy stycznik. Układ kontroli wartości natężenia prądu w obwodzie priorytetowym zadziała, gdy wartość natężenia prądu przekroczy ustawiony próg na skali prądowej. W tym momencie zostanie pozbawiony napięcia zasilającego obwód niepriorytetowy. Podłączone do niego urządzenie przestanie działać.
Próg zadziałania powinniśmy ustawić na wartość nie większą niż 80% prądu odbiornika priorytetowego. Opóźnienie zadziałania przekaźnika jest stałe i wynosi 1/10 sekundy. Wraz ze spadkiem wartości natężenia prądu poniżej progu w obwodzie priorytetowym automatycznie zostanie załączony obwód niepriorytetowy. Sposób podłączenia odbiorników jest bardzo prosty. Do zacisku numer 3 podłączamy fazę L, napięcie 230 V AC. Natomiast do zacisku numer 1 podpinamy przewód neutralny N. Przewód obwodu priorytetowego przeplatamy przez kanał przelotowy przekaźnika. W obwód mierzony wpinamy w naszym przypadku czajnik o mocy 2200 W oraz termowentylator o mocy również 2200 W, co da nam obciążenie około 20 A. Zgodnie z zaleceniami producenta ustawiamy próg na około 80% obciążenia obwodu priorytetowego, czyli w naszym przypadku na około 16 A. W obwód niepriorytetowy wpinamy suszarkę. Uruchamiamy dwa urządzenia oraz suszarkę i sprawdzamy, czy praca przekaźnika priorytetowego jest zgodna z opisem producenta. Zapewniam Was, że tak. Zresztą udowodniliśmy to przy pomocy tego układu. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat przekaźników kontrolujących wartości natężenia prądu w obwodach elektrycznych. Pod filmem znajdziecie link do strony producenta, gdzie znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz dokładne schematy podłączeń każdego z omawianych w tym filmie urządzeń. Na dziś to wszystko, pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne i skomplikowane, jak się na początku wydaje. Trzymajcie się, cześć!